Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok i zapraszam na materiał, w którym dowiesz się, że przez większość swojej w cudzysłowie kariery byłeś okłamywany. Tak przynajmniej sugerowałaby liczba zajętych w dosłownie każdy poniedziałek ławeczek do wyciskania. I to chyba w każdym klubie fitness na całym świecie. Będzie zatem dość kontrowersyjnie, bo w dzisiejszym materiale przygotowałem dla was całą listę i hierarchię tych partii, które najlepiej pomagają w osiągnięciu wrażenia muskularnego wyglądu. Powiem też, jakie ćwiczenia będą najbardziej efektywne przy ich budowaniu. Swoją drogą, jeżeli chcesz osiągnąć najbardziej muskularny wygląd w najszybszym możliwym czasie, najlepszym rozwiązaniem będą stalowe plany. To indywidualny, czyli wygodny i skuteczny plan treningowy oraz dopasowana do Twoich celów dieta, a także stałe wsparcie z dostępem do zmotywowanej stalowej społeczności. Aby nie tracić czasu i zacząć przemianę teraz, skorzystaj z linku w opisie. A w międzyczasie kontynuujemy materiał. Nie jest to jednak żaden poradnik i absolutnie nie chodzi mi o ingerencję czy zmianę w hierarchii ważności poszczególnych ćwiczeń, bo żeby wyglądać muskularnie, należy przede wszystkim zbudować solidne fundamenty. W tym celu należy ciężko trenować całe ciało i nie ma tu lepszych rozwiązań niż ćwiczenia wielostawowe. Dziś będę mówić tylko o detalach. Listę zaczynamy od mięśni naramiennych. Przyjrzymy się teraz grafice z konturami męskiej sylwetki to po tym oceniać będziecie większość ludzi. Kiedyś było to oczywiste, że muskularnie wygląda osoba w cudzysłowie szeroka w barach. Dopiero później, gdy pół świata rzuciło się na siłownię, zaczął się wyścig na wyciskanie na klatę czy długość pompki. A pierwsi kulturyści z Erysandoła praktycznie w ogóle nie ćwiczyli klaty. Nikt nie pytał się wtedy, ile wyciskasz na płaskiej, a po prostu ile wyciskasz. Nie ma innej partii, która da ci tak dobre wrażenie szerokości, jak barki, do tego stopnia, że nawet te osoby, które nigdy w życiu nie dotknęły ciężarów, jeśli tylko mają szeroką obręcz barkową, to zawsze będą kojarzone w towarzystwie jako te dobrze zbudowane. I dla kontrastu możesz ćwiczyć od lat, przysiadać lub podnosić wielokrotność masy swojego ciała. Jednak jeżeli twoje barki są naturalnie drobne, to dla większości społeczeństwa i tak wyglądasz na chudego. Mięśnie ramienne dzielą się na trzy sekcje zwane aktonami. Wyróżniamy akton przedni, środkowy i tylny. Mówiąc po chłopsku, ten przedni znajduje się tuż nad klatką i górną częścią bicepsów, a tylny w zasadzie na plecach. Spod ubrań są praktycznie niewidoczne, dlatego to środkowy akton jest kluczowy dla muskularności. Sprawi, że Twoja talia będzie wyglądać na mniejszą, nakreśli to V Twojej sylwetki i pozwoli Ci wyglądać na bardziej atletycznego. Środek barków jest również największą sekcją mięśni naramiennych. Przez to ma największy potencjał na rozwój. Według wielu topowych trenerów, w tym samego Mike'a Isretela, trening środkowego aktonu powinien stanowić od 70% do nawet 90% objętości treningu mięśni naramiennych. Tymczasem okazuje się, że wyciskania wcale nie są najlepszym narzędziem do ich rozwijania. Faworyzują głównie przedni akton, który i tak niemal u nas wszystkich jest jednym z najmocniej rozwiniętych mięśni. Przykład: wyciskanie na suwnicy Smitha wykazano aktywację włókien środkowego aktonu barków jedynie na poziomie 20%, a aktonu przedniego aż 70. W lepszej aktywacji boków nieco pomaga przerzucenie się na handle w tej formie środkowy akton barków ma więcej pracy przy stabilizowaniu ruchu. Natomiast najlepsze będą tu wszystkie wznosy bokiem, a w mniejszym stopniu ćwiczenia angażujące przede wszystkim tył, takie jak choćby odwrócone rozpiętki. Środek i tył barków mogą być ćwiczone dużo i często. Ich maksymalna objętość, umożliwiająca regenerację, postyluje w granicach 26 serii na tydzień w rozbiciu do 6 sesji tygodniowo. Tył barków jest też o tyle ciekawym mięśniem, że z jednej strony nadaje barkom wyglądu trójwymiarowego, a z drugiej pomaga w utrzymywaniu prawidłowej postury. Ściąga łopatkę i pomaga w umiejscowieniu twoich barków tam, gdzie powinny być, czyli z boku ciała, a niestety większość z nas na co dzień się garbi. Nie pomagają tu również nadmiernie rozwinięte mięśnie piersiowe. Przez to całe ramiona w cudzysłowie wędrują w przód, a ty zaczynasz wyglądać jakbyś wiecznie się skradał. Tył barków ściąga łopatki i wypycha klatę, przez co ta sprawia wrażenie większej. A ty, zamiast skradać się, zaczynasz chodzić jak samic Sigma. Dodatkowo twoje mięśnie-ramion zaczynają układać się już nie na klatce, a na żebrach, co również optycznie je powiększa. Mięśnie-ramion, w ogólnym rozrachunku, są kolejną grupą partii, które pomogą ci wyglądać na większego. To również jedyne tak często odsłonięte partie. I każdy widoczny na nich szczegół kojarzy się z siłą i dodaj im charakteru. Po prostu duże łapy widać od razu. I nawet jeżeli nie jesteś zbyt szeroki w barach, to obwodem bicepsa i ożylonymi przedramionami jesteś w stanie dużo nadrobić. Obwód ramion jest niemal tak samo ważnym społecznie atrybutem męskości, jak wyciskanie na ławce poziomej. Począwszy od wielkomiejskich, sterylnych klubów fitness, poprzez mieleńską promenadę, a na nieutwardzonych parkingach pod wiejskimi festynami kończąc. Spotkałem się ze stwierdzeniem, że 70% objętości ramion pochodzi z nie umiem tego potwierdzić, natomiast faktycznie mięsień trójgłowy ramion jest ogólnie większy. Mimo to nieco trudniej się regeneruje. Maksymalna objętość do zregenerowania się określana jest na około 18 serii tygodniowo, podzielonych na 4 treningi. Różne ćwiczenia aktywują inne głowy, przy czym część jest porównywalnie skuteczna w aktywacji wszystkich włókien. Bardzo ciekawy materiał z amatorskim badaniem możecie znaleźć na kanale Ryana Haminsona, który też pokrywa się z moimi obserwacjami. Jednym z najlepszych ćwiczeń na tricep są dipy, które aktywują wszystkie aktony. Świetnie wypadło też wyciskanie na ławce w wąskim chwycie, a w warunkach domowych pompki diamentowe. Nie można jednak pominąć ćwiczeń izolowanych. Tą partię dobrze jest zaatakować na przykład linkami wyciągu. Możesz też użyć innego cienkiego chwytu, zachowując jednak tak zwany układ młotkowy. Głowa długa, mocno zaangażowana, będzie na przykład we francuskim wyciskaniu. Warto stosować różne rodzaje chwytu i zapewnić tricepsom różnorodność. Bicepsy natomiast mogą zregenerować się nawet powyżej 26 serii na tydzień, jeżeli rozbijemy to na 6 treningów. Tutaj różne ćwiczenia będą wywoływać szczytowe napięcie mechaniczne w innych zakresach ruchu. Oczywiście świetnie rozwijają je ruchy kompleksowe, jak choćby podciąganie. Najmocniej oczywiście zaangażowane będą w wariancie z podchwytem, a całkiem przyzwoicie w neutralnym. Im bliżej na chwytu, tym mocniej zaangażujemy mięsień ramienno-promieniowy. I choć może się wydawać, że to nie na tym Ci zależy, to jednak jest on jednym z największych zginaczy ramienia. Co również sprawia, że Twoja łapa wygląda na większą bo przedramiona papaja to idealne towarzystwo dla dużych łap i jak najbardziej powinieneś do tego dążyć. Poprawiają też siłę chwytu, dlatego warto czasem użyć grubszego chwytu na wyciągu, porobić trochę wspięć nadgarstków, czy zrobić kilka pompek na palcach. Podobnie jak przy tricepsach, dla najlepszych efektów należy zachować odpowiednią różnorodność w treningu i włączyć ćwiczenia izolowane. Sugeruję zaczynać od ulubionego wariantu uginania, który pozwoli Ci czuć napięcie mechaniczne na wielu płaszczyznach, ale też stosować progresywne przeładowanie i do niego dodawać kolejno pozostałe. Dla efektu dużej łapy warto umiejętnie dobierać garderobę. Koszulka z rękawem mniej więcej do wysokości szczytowego obwodu ramion jest tu najlepszym wyborem. Jeżeli natomiast przy dużej łapie masz chude przedramiona, to oczywiście powinieneś to poprawić ćwiczeniami. Ale do tego czasu najlepszym wyborem będą koszule i koszulki z długim i, podkreślam, wąskim rękawem. Zamaskują one braki w obwodzie na dole i wyeksponuje rozmiar u góry. Ciężko natomiast jest mi wybrać partię numer 3. Bo sporo zależy tu od okoliczności, bo gdybyśmy mówili o sylwetce tylko na plaży, to byłaby to klatka. Natomiast spod ubrania nie jest ona aż tak widoczna, dlatego na ostatnim miejscu podium stają plecy, a w szczególności najszersze grzbiedu. To one stanowią łącznik między barkami a talią, budując kształt litery V. Paradoksalnie stanowią też większość w obwodzie klatki. Jest to sytuacja analogiczna do debaty między bicepsem a tricepsem. Kompleksowość zagadnienia nie pozwala mi tu jednak łączyć klatki z plecami w jedno, a zrobiłem to z ramionami i przedramionami. W treningu pleców warto rozróżnić tak zwaną grubość i szerokość. W przypadku naszej dywagacji to drugi parametr jest ważniejszy. Księga ulicy mówi, że im szerzej chwycisz za drążek, tym szersze będą Twoje plecy, a ćwiczenia takie jak wiosłowanie czy też inne w wąskim chwycie budują grubość pleców. Natomiast jej mądrości to w tym przypadku mit, co wykazano w prezentowanym badaniu. Porównano w nim wariant szeroki, średni i wąski. Najlepszy dla szerokości najszerszych okazał się średni. Pozwala on na nieco większe obciążenia, nieco lepszą aktywację najszerszy grzbietu oraz na nieco większą niż w przypadku podciągania szeroko aktywację mięśni ramion. Warto natomiast zaznaczyć, że wykazane w badaniu różnice były stosunkowo niewielkie i wszystkie rodzaje ściągania drążka są skuteczne w budowaniu szerokości. Natomiast wiosłowania są skuteczne zarówno w kontekście grubości, jak i poszerzania konturów. Oczywistą różnicą w mechanice ruchu jest pozycja startowa z barkami wysuniętymi w przód, co jednak nie przeszkadza w rozwijaniu szerokości, a jedynie dodatkowo buduje też grubość. Jako, że plecy to bardzo obszerna i zróżnicowana grupa mięśni, zniesie zarówno sporo objętości, jak i ciężaru. Maksymalna objętość, umożliwiająca regenerację u większości ćwiczących, będzie tu oscylować w okolicy 25%. 5 serii na tydzień przy częstotliwości do 4 razy w tygodniu. Niektóre partie pleców lepiej zareagują na większy ciężar i mniejszą liczbę powtórzeń, inne wymagać będą większej objętości. A jeżeli już mówimy o najszerszy grzbietu, zaserwuj im jedno i drugie. Na koniec klatka. Oczywiście jest to bardzo ważny element muskularnego wyglądu, a wysokie wyniki w wyciskaniu leżąc w wielu kręgach zapewniają też wysoki status społeczny. Jest to jednak moim zdaniem partia najbardziej przereklamowana, bo o ile nie można odmówić jej estetyki, to jednak zbyt rzadko paradujemy bez koszulek, by wyciągać z jej wyglądu możliwie najwięcej. Oczywiście nie jest tak, że całkowicie gubi się pod ubraniami. Przereklamowanie klatki polega przede wszystkim na tym, że większość z nas jest na jej punkcie wprost zafiksowana i często zachowuje się tak, jakby poza wynikiem wyciskaniu leżąc dosłownie nie istniały na siłowni żadne inne parametry. Tymczasem jest to tylko jeden z wielu mierników siły, którego swoją drogą realne znaczenie w prawdziwym życiu dosłownie gubi się choćby przy wynikach z przysiadu czy martwego ciągu, a nawet przy tych zwiosłowania czy OHP, bo przecież normalnych sytuacji, w których wypychalibyśmy ciężar wprost przed siebie, praktycznie nie ma. Wyciskanie leżąc jest jednym z najlepszych sposobów na zbudowanie ogólnego rozmiaru mięśni piersiowych. Jest to natomiast duża partia, zatem nie tylko popularne wyciskanie na klatę jest tutaj metodą na muskularny wygląd. Przy wyciskaniu leżąc najmocniej rozwijamy akton środkowy, który jest też największy. Natomiast rozmiar pozostałych oraz umiejscowienie sprawiają, że mocne skosy są dosłownie niezbędne, jeżeli zależy ci na możliwie najbardziej muskularnym wyglądzie. Górna część klatki to Najlepszy sprzymierzeniec na przechadzkę między parawanami, ponieważ wydłuża optycznie klatkę. Du natomiast nie tylko zwiększy jej rozmiar w płaszczyźnie góra-dół, ale doda też szerokości i grubości, co z kolei odznaczy się również spod ubrań. W rozwijaniu klatki oczywiście królują wyciskania, choć bardzo niedocenianym i skutecznym ćwiczeniem jest też przenoszenie handla. Nie możemy jednak zapominać o rozpiętkach i kluczowej roli w rozwijaniu części przyśrodkowej. Świetnym rozwiązaniem jest tu brama z wyciągiem. Nagminnie popełniamy tu jednak ten sam błąd, co w przypadku wyciskań, mianowicie zbyt dużo uwagi poświęcamy środkowemu aktonowi klatki. Tymczasem ustawieniem rąk możemy manipulować. I fantastyczną opcją na dodanie pełności w górnym aktonie jest ustawienie linek w dolnej części wyciągu i już nawet bez dodatkowych chwytów, jedynie łapiąc za same linki, wykonać rozpiętkę jednorącz, przenosząc ramię ku górze. Choć mięśnie piersiowe katowane bywają najmocniej i najczęściej, to to maksymalna objętość, przy której możemy się zregenerować, będzie nieco niższa niż pleców i w większości przypadków oscylować będzie w granicach 22 serii na tydzień, podzielonych na maksymalnie 3 sesje treningowe na tydzień. Bonusową partią będzie szyja, ponieważ szeroka szyja od razu daje wrażenie siły i sprawia, że zyskujemy na atrakcyjności. Łatwo wykazać to na niemal każdym przykładzie. Gdybyśmy w Photoshopie zmniejszyli obwód szyi muskularnemu mężczyźnie, momentalnie straci na wyglądzie. Natomiast dlaczego na liście zabrakło nóg? Odpowiedź będzie brutalna. Ponieważ jest to taka partia, którą docenią przede wszystkim ci, którzy się znają. A o ile ktoś spoza środowiska skomplementuje czasem Twojej barki, ramiona czy klatkę, to praktycznie nie sposób spotkać się z komplementami względem np. imponującego powodu czworogłowy łód. Jedyną często odsłanianą partią nóg są łydki, bo nawet na basenie czy plaży, rzadko spotyka się Panów w slipkach i to nawet tych najlepiej zbudowanych. I choć oczywiście rozanielone panie mogą zwrócić uwagę na twój tyłek, to lepsze pierwsze wrażenie w kontekście muskularności zrobią na nich wielkie ramiona, lub szyja, bo to widać od razu. I potwierdzają to również ankiety. Choć dużo się mówi o nogach, to niestety, ale wyłącznie w naszym środowisku. Poruszyłbym tu też taką kwestię, że osób z nieproporcjonalnie chudymi nogami praktycznie się już nie spotyka. To dlatego, że wystarczy absolutny minimum zaangażowania, by ewentualne braki w obwodzie nóg po prostu nie rzucały się w oczy. Zjawisko kurzych nóżek to bardziej pewien archetyp i mit, wywodzący się jeszcze z wczesnych lat dwutysięcznych. Jak już mówiłem, realia są brutalne, a Twoimi wspaniale rozwiniętymi nogami w prawdziwym życiu zachwycać możesz się tylko Ty i Twoi koledzy. Kończę wywód krótką adnotacją na wypadek, gdyby ktoś nie zrozumiał moich intencji. To, że dolne partie niespecjalnie zaowocują muskularnym wyglądem, nie oznacza, że masz ich nie ćwiczyć. Wprost przeciwnie, nasz trening powinien opierać się na konkretnych fundamentach i w znacznej części jest nim trening dolnych partii. Powiem nawet więcej: zdecydowanie za mało jest w naszych treningach ćwiczeń, które wzmacniałyby jedynie mięśnie stabilizujące i głębokie, o czym piszę choćby w e-bookach, bo tylko estetyką żyje wielbiciel siłowni. Natomiast pracując nad wymienionymi w dzisiejszym materiale elementami, najprościej będzie osiągnąć wygląd określany mianem muskularnego. To był stalowy szok, a teraz do następnego.